serdecznie. Dzisiaj będzie tak szybko o marketingu, bo w każdej firmie, czy chcesz tego, czy nie chcesz, musisz się w jakiś sposób promować, musisz wiedzieć, jak dotrzeć do klienta. Okej, faktem jest, że są firmy, które nie potrzebują się zbytnio reklamować, promować. Chociażby w poprzednim roku, jeszcze podczas wdrożeń RODO, trafiłem na jedną firmę, która powiedziała wprost, że o nich nie znajdzie się informacji w internecie, bo oni mają swoje sposoby dotarcia do klientów, jakieś tam kontakty, jakieś tam inne sposoby, ale generalnie się nie promują, więc jeżeli nie jesteś taką firmą, to musisz się w jakiś sposób promować. No i to, co zauważyłem, to dużo ludzi przeznacza ogromny budżet na właśnie reklamę trochę w zły sposób, bo okej. Częstą pomyłką, jeżeli chodzi o marketing, jest to, że albo wydaje za mało, albo za dużo, przepalasz ten budżet i właściwie nic z tego nie ma. Bo warto tu się zastanowić, w jaki sposób wydajemy ten nasz budżet, bo każde kliknięcie to jest Twój potencjalny lead i to musisz wyliczyć. Przykładowo, jeżeli wydajesz 500 zł w miesiącu na reklamę, to musisz to umieć przeliczyć na to, ile osób odwiedzi przykładowo Twoją stronę czy ofertę, ile osób zostawi Ci kontakt, ile z tych osób tak naprawdę za 500 zł pozyskasz już jako swojego klienta. I to musisz mieć dokładnie wyliczone, musisz wiedzieć tak naprawdę, ile Cię kosztuje pozyskanie jednego klienta. I w drugą stronę oczywiście też musisz mieć wyliczone, ile Cię kosztuje każdy lead, każdy kontakt, bo każdy potencjalny kontakt, każdy numer telefonu czy e-mail, który ktoś zostawił Ciebie na stronie, może w przyszłości zakończyć się właśnie dealem. Może ten człowiek może być w przyszłości Twoim klientem. Więc ważne jest to, by mierzyć swoje wyniki z kampanii reklamowej. Raz. Kontakty, dwa, faktycznie pozyskanie klienci. Dzisiaj pokażę fajny sposób, chociażby w Google AdWords, jak można zoptymalizować te koszta tak, żeby Twoja reklama za Twój ograniczony budżet, bo jakby nie było każdy ma ograniczony budżet, Twoja reklama trafiła do odpowiednich osób, do tych, których tak naprawdę poszukujesz. No jeżeli oglądasz ten filmik, to raczej nie jesteś Pepsi i nie starasz się uderzyć do całej Polski. Musisz mieć swoją grupę odbiorców, musisz zdecydować, do kogo chcesz uderzyć. Do tych właśnie odbiorców skierować swoją reklamę. Przy okazji polecam świetną książkę Setha Govinda, This is Marketing. Ja ją słucham w formie audiobooka, naprawdę polecam. A przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy audiobookach, to ostatnio odkryłem jedną genialną rzecz. Coś tak abstrahując od tematu. Otóż jest taka aplikacja, która się nazywa Voice. To jest Androida. I o tym, żeby przyspieszać audiobooki, to już mówiłem swojego czasu, ale w tej aplikacji jest jeszcze fajna taka opcja, która się nazywa Pomiń ciszę. Ona jest dokładnie tu. Jak ją zaznaczysz, to automatycznie aplikacja będzie Ci kasowała wszystkie fragmenty, gdzie jest jakaś cisza, gdzie jest jakaś stagnacja, jakieś przemilczenia, jakaś pauza. Dzięki temu mamy samą mięską i lecimy tylko po tych materiałach, które nas interesują. Faktem jest, że czasami ten tekst, szczególnie jak przyspieszy, tak jak na przykład ja, odsłuchuję fragmenty. Ja przeważnie odsłuchuję audiobooki z prędkością 1,3 albo 4 i jak już mi się to zbierze razem z pomijaniem ciszy, to wychodzi czasami taki pach. Jak to wszystko szybko leci, może się wydawać to trochę chaotyczne, ale nie ukrywam, że mi to pomaga pod tym względem, że bardziej się skupiam wtedy, bo nie chcę nic pominąć i jeszcze bardziej chłonę tą wiedzę, niż jakbym słuchał na normalnej prędkości. Bo niestety zauważyłem to u siebie, że jak jest normalna prędkość, jest to tempo czasami trochę monotonne, to zaczynam myśleć o czymś innym, odpływam. No dobra, nie audiobookach. Jak będziecie chcieli, to rozwinę kiedyś temat audiobooków. Gdzie szukać audiobooki, jak przede wszystkim przy cebuli, żeby nie wydać majątku na audiobooki, jak słuchać, jak się w ogóle wkręcić. No i też dużo mogę opowiedzieć o podcastach. To kiedy indziej możecie dać znać w komentarzu, czy taki odcinek chcecie poświęcony audiobookom i podcastom i tego, jak się z nich użyć, jak czerpać wiedzę. A teraz nie przedłużając, lecimy do Google AdWords. Konfiguruję właśnie kolejną kampanię Google AdWords. To właściwie jedno z najbardziej podstawowych narzędzi dla mnie do reklam w internecie. Druga to oczywiście Facebook Ads. Ostatnio jeszcze testuję LinkedIn, ale to jest inna sprawa. Siedzę przed tym Google Ads. I przyznam, tak mnie myśl nabrała, że tak szybko coś nagram, coś co pewnie Wam pomoże podczas kampanii, bo z tego co obserwuję, to dużo ludzi ma problemy właśnie z definiowaniem kampanii
Google AdWords. Nie wiem dokładnie, z czego się ten problem bierze, bo jest to dosyć proste i przejrzyste. Nie będę w tym momencie pokazywał dokładnie szczegółowo, jak skonfigurować Google AdWords. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam w innym materiale pokazać właśnie taką kampanię, więc dajcie znać w komentarzach, czy warto, ale taki szybki tips, bo to, co należy, o czym należy pamiętać, to jest tak zwane CTR, CTR, czyli stopień klikalności naszej reklamy. Jak to jest liczone? Bardzo prosto. Powiedzmy, 100 osób obejrzy naszą reklamę. Klik z tych 100 osób, kliknie na to 6 osób. I dzięki temu 6 na 100 mamy tutaj od razu wyliczany taki parametr CTR 6%. Jakie to ma znaczenie? Ma to znaczenie takie, że im wyższy mamy ten CTR, ten współczynnik klikalności, tym wyżej nas pozycjonuje Google w swoich reklamach. Bo tak, to jest fakt, nie tylko w wyszukiwarce jesteśmy pozycjonowani, ale także w reklamach Google'a. Więc jeżeli ileś tam osób wykupiła reklamę Google'a, to wśród tych osób musimy też być odpowiednio pozycjonowani, żeby być jak najwyżej. Oczywiście jak chcecie być jeszcze wyżej, to możecie dopłacić, ale naturalnym jest, że fajnie by było płacić za te reklamy jak najmniej. No oczywiście na ten współczynnik CTR wpływa chociażby to, jak skonstruowana jest twoja strona internetowa, do której kierujesz, jeżeli spełnia wszelkie parametry SEO, jeżeli jest odpowiednio przygotowana, to Google chętniej pozycjonuje twoją reklamę na pewno wyżej, to raz, a dwa, możesz sobie jeszcze pomóc, podciągając właśnie ten CTR. W jaki sposób? Ja w tym momencie utworzyłem tak szybko kampanię narciarstwo. I to, co tu masz na dole, to możesz sobie zaokrąglić twoich odbiorców. Oczywiście możesz to w tym momencie olać, ale jeżeli to olejesz, to Google będzie pokazywał to wszystkim. Wszystkim, którzy po prostu wpiszą na przykład sprzęt do narciarstwa. Chcesz reklamować swój sprzęt do narciarstwa? Każdy, kto pisze Google, będzie widział tą reklamę. No oczywiście im mniej osób kliknie na twoją reklamę, tym ten współczynnik CTR będzie spadał. Więc fajnie by było w tym momencie, żeby tak naprawdę wyświetlało tą reklamę jak najszersza grupa osób. Przypuszczalnie w tym momencie osoby, które mogą właśnie się tym narciarstwem interesować. W szczególności nie będą to na przykład osoby, które powiedzmy robią pracę domową na temat narciarstwa, nie będą to dziennikarze, którzy chcą coś sobie napisać o narciarstwie, albo fotograf, który może szukać zdjęć do narciarstwa, będą to osoby kompletne, twój target. Oczywiście, jeżeli masz kupę hajsu, możesz to w tym momencie olać i kierować się do wszystkich. Ale wydaje mi się, że w obecnym świecie jest tak, że każdy raczej umie szanować swój pieniądz, umie liczyć i chce, żeby każda złotówka przynosiła jak największy stopień zwrotu. Więc co możemy tu zrobić? Przede wszystkim możesz sobie z tych kategorii coś wybrać. Edukacja przykładowo, nie wiem, przypuszczalnie dla mnie w moim biznesie, jak zajmuję się nieruchomościami, dla mnie przydatną opcją jest to posiadanie mieszkania, najemcy, właściciele mieszkań, domów. Do nich mogę kierować, do nich trafia reklama. A co ty mógłbyś z nami zrobić? Możesz sobie na przykład wpisać narciarstwo, zobaczyć, jakie tu masz grupy, czego szukają lub planują. I w tym momencie możesz sobie wybrać tak na dobrą sprawę jakąś już grupę docelową, nie wiem, ktoś odbiorcy rynku, sport, fitness, produkty sportowe, sprzęt, akcesoria do sportu zimowy. I już w tym momencie wybierasz sobie, masz tu propozycję konkretnych osób, które się interesują konkretnymi rzeczami, na przykład sprzęt do ćwiczeń i już masz w tym momencie konkretną grupę docelową, do której możesz zawęzić tą swoją reklamę i gwarantuję ci, że dzięki temu raz zaoszczędzisz pieniądze na osoby, które tak naprawdę nie interesują twój produkt, a dwa, to będzie się również odbijało na cenę, pozytywnie oczywiście, na cenę twoich reklam i potem współczynnik CTR będzie w twoim przypadku rósł i również Google będzie cię lepiej traktować jako reklamodawcę. Dobra, tyle na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ten szybki tip się przydał. Dajcie znać, czy nagrać ten materiał o Google AdWords. Oczywiście takich materiałów na temat różnych sztuczek mogę nagrywać całą masę. Więc podzielcie się, co o tym myślicie. Dobra, tyle na chwilę obecną. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć.